spoliczkował Macrona, pójdzie siedzieć. Zapadł wyrok. Francja, spoliczkował Emmanuela Macrona, pójdzie siedzieć. 28-latek spoliczkował prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas spotkania z wyborcami w departamencie Drôme. Mężczyzna został skazany na 18 miesięcy więzienia, w tym 14, w zawieszeniu. Prokurator wnioskował o surowszą karę. W mieszkaniu mężczyzny, który sfilmował zdarzenie, znaleziono egzemplarz Mein Kampf oraz broń. Sprawca został również pozbawiony praw publicznych na 3 lata oraz przez 5 lat nie będzie mógł posiadać broni. Ten czyn jest absolutnie niedopuszczalny, stwierdził prokurator w akcie oskarżenia, podkreślając, że dokonano go z premedytacją i z użyciem przemocy. Ten gest nie był chęcią jedynie uderzenia, ale upokorzeniem. Sprawca potraktował swojego rozmówcę jak dziecko, które chciałoby się spoliczkować. Zlekceważył go, analizował prokurator. Napastnikowi Daminowi Tarylowi groziły 3 lata więzienia i 45 tysięcy euro grzywny za napaść na funkcjonariusza publicznego. Jego obrońca wnosił o karę w zawieszeniu. Reakcja była impulsywna. Tarel, mieszkaniec departamentu Drôme i entuzjasta średniowiecznych sztuk walki, który nie był znany wcześniej policji, przed spoliczkowaniem prezydenta Macrona krzyknął: góra chwały świętego Dionizego, precz z Macronią. Efe. Mondioje Saint-Denis, abas la Macronie. Mondioje, to na wpół legendarny proporzec bojowy Karola Wielkiego, a później okrzyk bojowy i hasło na emblematach królewskich, kojarzony z ruchem royalistów. Tarel podczas procesu oświadczył, że jego reakcja była impulsywna, ale jego słowa dotarły do Macrona, wszystkich żółtych kamizelek oraz patriotów. Nie wyraził skruchy z powodu swojego czynu. Kiedy zobaczyłem jego Macrona, sympatyczne i kłamliwe spojrzenie, ponieważ chciał ze mnie zrobić wyborcę, przepełniło mnie obrzydzenie, wyznał Tarel, odpowiadając na pytania sędziego o powody spoliczkowania głowy państwa. Sprawca poinformował, że kilka dni wcześniej myślał o tym, aby rzucić w prezydenta jajkami lub tartą z kremem. Macron nie odwołał spotkań. Tarel już w czwartek zostanie osadzony w więzieniu, podają media. Macron w wypowiedziach dla mediów zbagatelizował incydent, określając go jako odosobniony przypadek napaści osoby wykazującej skłonności do skrajnej przemocy. Szef państwa zapowiedział dalsze bezpośrednie spotkania z wyborcami i kontynuowanie objazdu po kraju, który jest elementem trwającej kampanii i przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Część publicystów określa Tarela jako zwolennika skrajnej prawicy, ponieważ subskrybuje kilka prawicowych kanałów w mediach społecznościowych oraz obserwuje profile osób uznanych za reprezentantów skrajnej prawicy, jak Henry de Lescouen, którego skazano za podżeganie do nienawiści, czy Julien Rochedy, jeden z liderów dawnego Frontu Narodowego, a obecnie skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego. Uart Hurace, który filmował scenę spoliczkowania prezydenta, policja znalazła egzemplarz Mein Kampf oraz broń nieznanego pochodzenia, podała stacja BFM TV.